Cześć, z tej strony Freaks i witam was w filmie o P-51. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że był to jeden z pierwszych samolotów, o których nagrałem film na moim wspaniałym kanale i jest to również samolot, o który ktoś tam w komentarzach poprosił, a ja komentarze czytam, więc proszę bardzo. P-51 jest to samolot, który wrócił na swój dawny battle rating 3.7, a niekoniecznie się z tego cieszę, ponieważ na 3.3 bardzo przyjemnie się tym samolotem latało. Na 3.7 jest trochę gorzej, ponieważ musimy rywalizować z mocniejszymi samolotami, takimi jak na przykład P-51C, który jest jednym z najlepszych Mustangów w grze. Tutaj tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie przewagę uzbrojenia nad wersją C we wszystkich innych aspektach. Nasz Mustang będzie od wersji C gorszy. Natomiast to Mustang jak to Mustang. Nadal szybki w nurku, nadal szybki w prostej linii. Nie wspina się jakoś fantastycznie. No i tak się składa, że ten Mustang akurat ma potencjał, żeby kogoś rozwalić bardzo krótką serią. A przynajmniej tak było kiedyś. Teraz już jest troszeczkę gorzej. Mam wrażenie, że te hispanki działają odrobinkę słabiej. Zresztą zobaczycie to w filmie. Czasem potrafią jednym strzałem oderwać coś, a czasem jakby działają troszeczkę flegmatycznie. Obecnie widzicie, że spadłem na tego BF-a. Robimy to, co Mustang lubi najbardziej, czyli po prostu boom and zoom. Jak widzicie, nie będę się kręcił. Zwłaszcza, że zostałem skrobnięty przez tego P-51C i jak widać jedno trafienie w skrzydło sprawia, że kiedy ciągnę drążek do siebie, samolot tak przewala się na jedno skrzydło, że dogfight jest praktycznie niemożliwy, a przynajmniej bardzo, bardzo utrudniony. Bardzo, bardzo fajnie. P-51 jest to samolot, którym nie zrobicie nic, jeżeli nie macie TIB-u. I to widać na załączonym obrazku, ponieważ po prostu najlepiej ten samolot działa właśnie w sytuacjach, kiedy ktoś wystawia wam samolot przeciwnika albo kiedy wy wystawiacie ten samolot dla waszego teamu, bo po prostu jesteście szybcy i potraficie po prostu robić taki właśnie bait and switch, jak widać na załączonym obrazku. XP-50 spada na BF-109 i BF-109 przełącza się na XP-50. I ja mogę wtedy na tego BF-a spaść i widzicie, że obecnie mam przewagę energii i obecnie, znaczy teraz no miałbym duży kłopot. Na szczęście przelatuje XP-50, ale zanim leci kolejny BF-109, no i tworzymy taki mały pociąg. Na szczęście BF-109G, przynajmniej jeden z nich spada. No i teraz zostaję w sytuacji 1 na 1 z tym gościem, który spadł na mojego XP-50. Także chyba musimy rozpocząć to, czego nie chciałem rozpoczynać ze względu właśnie na to uszkodzone skrzydło. Jako że BF i tak powinien być teoretycznie co najmniej tak zwinny jak Mustang, jeżeli nie bardziej. No ale jeżeli BF nie używa klap, które ma do dyspozycji, no to urywa sobie skrzydło, jak było słychać, i ląduje w ziemi. No i teraz tak naprawdę jedyne, co pozostaje, to dorwać pana Focke-Wulfa i to będzie po pierwszej bitwie. Jeżeli chodzi o ten samolot, to tak naprawdę kiedyś było tak, że chyba miałem, nie wiem, z 50 czy 60 pocisków do 4 działek i dałem radę zrobić nimi 3 fragi. Teraz te działka tak naprawdę mają 2 tryby działania. One albo rozwalają wszystko pierwszym strzałem, albo nie robią praktycznie nic. I to zobaczycie w tym filmie. W międzyczasie gonimy tego Focke-Wulfa. Obecnie pokazałbym wam wykres P-51, ale nie pokażę, gdyż teraz, kiedy nagrywam ten film, Jerry śpi najprawdopodobniej, bo jest 2.52. A ja chcę nagrać tą narrację jak najszybciej, gdyż wyjeżdżam 14 sierpnia i wracam 19. Jadę w góry na wesele znajomego i mnie nie będzie, więc chcę nagrać ten film, żebyście mogli go zobaczyć najprawdopodobniej w czwartek lub piątek. Także pewnie w tym momencie go oglądacie. A ja wchodzę do następnej bitwy i mamy tutaj trójkę jaków. Niezbyt
przyjemny obrazek, zwłaszcza w Mustangu, jako że jaki. Są dosyć ciężkimi przeciwnikami, gdyż są to po prostu mocne samoloty. Na szczęście ich piloci często gęsto nie ogarniają co i jak i dają się łatwo zrobić. No i pytanie, czy będzie tutaj bardzo podobnie. Zaraz zobaczymy. Mała czołóweczka, podpalamy jednego jaka. BF również zakręca i daje się obić tak dosyć porządnie. BF-y nie lubią uszkodzeń skrzydeł, więc myślę, że jeżeli obiliśmy mu jedno i drugie, to na pewno jego samolot straci nieco na właściwościach lotnych i lecimy w prostej linii, czyli to, co Mustangom wychodzi. Foka leci, zakręca jakoś dziwnie, tak jakby zignorowała moje istnienie i lecieć przestaje, także akurat tutaj te hiszpanki działają bardzo, bardzo dobrze. No i kontynuujemy taki płytki lot nurkowy, no i tutaj odzywa się to, co mówiłem, że potrzebujemy teamu, więc szybki skan, gdzie jest jakakolwiek pozostałość po moim teamie. Okazuje się nim jedna XP-50, której będę potrzebował. Także w trakcie, jak spierniczamy tutaj przed tym całym teamem i piszemy do XP-50, to pokażę wam mema. Jego autorem jest RPWT. To już jego drugi podrząd mem, który jest w moim filmie, więc pozdrawiamy tego pana. No i czekamy na pomoc ze strony XP-50. Na szczęście nie jest ona jakby bardzo, bardzo szybko potrzebna, gdyż Mustang jest po prostej linii bardzo, bardzo szybki. Także czekamy obecnie na to, co zrobią przeciwnicy. XP-50 ma dużo więcej energii niż ja obecnie, więc oczekuję, że te jaki się na niego przełączą i tak się dzieje, więc mam okazję zawrócić. Zamieniam przy okazji troszeczkę tej prędkości, którą zebrałem w losie nurkowym, na wysokość. No i Jak-9 na kolejną czołówkę, jakby się nie mogli nauczyć. I tak samo go podpalamy, Jak-9K na czołówkę, ale już nie jestem zainteresowany. Wykonuję teraz jeden zakręt, bo pomyślicie, debil kręci się z jakiem. Otóż moim celem jest to, żeby wypluć tego jaka jak najbardziej z energii dla XP-50. I widzicie, że zrobiłem jeden zakręt i z powrotem lecę, a Jak-9K jest wypluty z energii i XP-50 może go rozwalić. Także zrobiłem to, co miałem zrobić. My done here is job. No i zawracam i dalej będziemy tutaj niszczyć samoloty przeciwnika razem z tym XP-50. Leci J-26, czyli teoretycznie samolot bardzo podobny do... Zaraz, J-26. No pytanie, który to J-26, bo jest chyba J-26C i jest J-26, ten J-26, J-26. Jeden z nich to 51C, a drugi to wersja D. Lepiej by było dla mnie, gdyby to była wersja D. No ale zobaczymy. Tak czy owak sytuacja jest w miarę dobra. Jest to J-26 Dawid, czyli jest to J-26, czyli to jest P-51C, jeżeli dobrze pamiętam, ten z Battle Passa. Mogę się mylić, proszę mnie poprawić w komentarzach. No i Mustang, on spiernicza, no niestety, ale go nie dogonię. Jako, że jest to lżejsza wersja tego, co ja mam, tylko że troszeczkę gorzej uzbrojona. W tym momencie tak naprawdę nasza sytuacja jest dosyć średnia, jako że oni mają samoloty, które ciupią non-stop jednostki naziemne. Także punkty nam się kończą, a ja stwierdzam, że mogę jeszcze rozwalić tą łasiódemkę, bo dlaczego nie, jest to samolot o cały BR wyżej, więc teoretycznie stanowi większe zagrożenie. J-26 leci, nie chcę z nim lecieć na czołówkę, jako że mamy przewagę liczebną, przynajmniej w tej niewielkiej przestrzeni, w której jesteśmy, ponieważ jest tu XP-50. No właśnie, i możemy to wykorzystać. Teraz już tak naprawdę ścigam się z tiketami. No i pedałuję jak najszybciej w stronę UA-7. I tutaj będzie dosyć ciekawa walka, niestety zakończona końcem bitwy. Ale będziecie mieli okazję zobaczyć, jak tak naprawdę walczyć Mustangiem z samolotami, które teoretycznie powinny być od niego mocniejsze. Po prostu lecę prosto. Jeżeli ktoś zawrócił o 180 stopni, no to teoretycznie powinien mieć mniej energii niż ja, aczkolwiek zobaczycie, że i tak margines będzie bardzo, bardzo niewielki, jako że po prostu UA-7 jest tak energetycznie mocnym samolotem.
Obecnie po prostu zakręcam. No i zobaczycie, jak niewiele zabraknie, żeby ten Ła7 mógł podnieść nos i mnie rozwalić. Na całe szczęście tak się nie dzieje. Było blisko. I ostatnia bitwa, musiałem tutaj podnieść jasność. I widzicie tutaj od razu zdarzenie, które sprawia, że przegram tą bitwę. Tak, ten fakt, że strzelałem do tego Jera i tak naprawdę zmarnowałem 70 pocisków, sprawi, że przegram tą bitwę. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Kisto atakuje nasze B34, a tutaj atakujemy jakiegoś drabiniarza. Jest całkowicie zaabsorbowany atakiem na nasz bombowiec. B34 jest dosyć szybkim bombowcem i naprawdę, jeżeli nie macie dobrej pozycji, radziłbym zostawić ten samolot w spokoju. Zwłaszcza jeżeli macie na ogonie Mustanga. No i też nie pomaga mi fakt, że dosyć dużo pocisków tego Kisto poszło. Chyba więcej niż było potrzebne, ale no chciałem uratować tego B34. Także mamy 288 pocisków, tak naprawdę już troszeczkę ponad połowę, a przeciwników nadal jest sporo, także wbijamy się w tłum i widzimy I-185, które jest... No, już właściwie go nie ma. Jest J-21A1, mój ulubiony samolot, jak wszyscy wiedzą. Wspaniała konstrukcja, idealna do łapania pocisków. I jest kolejny J-21, także bardzo się cieszymy z tego faktu. Tam gdzieś w oddali spada taki 100. No i korzystam z faktu, że akurat J-21 no jest to samolot, który... Jakby to ująć? P-51, nawet ten z działkami, jest to otyły, ale rasowy koń. Natomiast J-21 jest to jakiś taki niedorozwinięty muł. Tak bym to określił. Okej, trafiamy go na szczęście w pilota, więc nie za dużo poczuł. Zakończyliśmy jego cierpienia, bo nie uważam, że lot w J-21 należy do najprzyjemniejszych rzeczy pod słońcem. No i w przeciwnej drużynie zostało niewiele samolotów przeciwnika, w tym ten oto Mustang. Tak, to jest zdecydowanie wątek, który powróci. Jak widzicie, dookoła tego Mustanga są trzy samoloty przeciwnika. Więc stwierdzam, że on już w sumie i tak ma przerąbane. Przynajmniej teoretycznie rzecz biorąc. No dobra, dwa samoloty, bo ten jeden BF już właśnie spadł. Domyślacie się, gdzie to zmierza. Pojawia się Ki-61, które wystartowało z lotniska. Także korzystam z okazji, że wiecie, zacieram rączki jak mucha. Ponieważ chcę mieć troszeczkę ujęć. Chcę mieć trochę ujęć fajnej walki, żeby mieć co pokazać w filmie. Także zobaczycie, że zastosuję tutaj bardzo podobną strategię jak przy walce z Ła7. Natomiast Ki-61 jest zdecydowanie mniej groźnym przeciwnikiem niż Ła7. Przynajmniej energetycznie rzecz biorąc. Także skręcam na tyle, żeby móc uniknąć jego... To jest chyba Ki-61-1, czyli powinien mieć 4 dwunastki. No i widzicie, że odchodzę mu bardzo, bardzo mocno. I tak naprawdę czekam, aż będę tak kilometr 40-50, bo wtedy już te dwunastki nie stanowią zagrożenia. I po prostu się obracam. I jeżeli on chciałby za mną podążyć, no to by się wystalował. To jest to, co w podręcznikach nazywają hammerheadem. Natomiast gościu mądrze porzuca tą chęć i przyjmuje pozycję defensywną. I teraz do mnie należy decyzja, co z tym faktem zrobię. No i Ki-61 jest nadal dosyć zwrotnym samolotem, więc powinienem tutaj bardzo, bardzo uważać, żeby nie wlecieć w ziemię. Na szczęście ten jego zakręt jest taki bardzo mało defensywny. No i udaje mi się go zestrzelić bardzo, bardzo szybko. Zostaje mi 96 pocisków, no i jakimś cudem ten Mustang nadal żyje. Co jest nie tym, co oczekiwałem, albo nie tym, czego oczekiwałem.
Więc już podejrzewam, że ten Mustang musi, albo pilot tego Mustanga musi ogarniać, co się dzieje. W tym momencie mam dużą przewagę energii i wiem, że ten Mustang będzie szukał czołówki, ponieważ jest dobry i chce jak najszybciej sprowadzić tą walkę do 1 na 1. Więc ja po prostu idę do góry. Mam przewagę energii, wiem, że on będzie tej czołówki szukał. I tak się dzieje. On szybko porzuca tą chęć, ponieważ goni go P63. Ja robię na nim zwrot, pół pętelkę i atakujemy. Niestety, w tym momencie to P63 całkowicie przegrywa nam tak naprawdę. Znaczy, no dobra, ja nam przegrałem tą bitwę, ale no, nie wyprzedzajmy faktów. A więc leci Mustang, leci P63 i zamiast kuźwa lecieć jakkolwiek inteligentnie, on leci na czołówkę. Co za głąb. No i zostaje 48 pocisków, czyli po 12 na działko kontra Mustang. Nie podoba mi się fakt, że mam 48 pocisków na działko, natomiast podoba mi się fakt, że mam przewagę energetyczną, więc mogę boomen zoomować go do usranej śmierci mojej lub jego. Natomiast nie należę do najbardziej cierpliwych ludzi. A może powinienem być, przynajmniej być bardziej cierpliwy. Nie powinienem należeć do najbardziej cierpliwych ludzi, bo nie byłbym wtedy sobą. No ale widzicie, że Mustang wykonuje manewry, o których mówiłem w poprzednim filmie. No i w tym momencie to była moja piłka meczowa. Ale jeszcze nie przegrałem tego meczu. Co prawda mam 8 pocisków, czyli no, szanse na wygraną są praktycznie zerowe. Chyba że trafiłbym go jakoś bardzo, bardzo ładnie. Nadal mam przewagę energii. Nadal mogę go boomenzumować, nadal mogę go wcisnąć w glebę. Natomiast jeden skręt przegra mi tą bitwę i ten skręt jest w tym momencie. Zamiast lecieć dalej do góry, to lecę w dół i zaczynam się z nim kręcić. I to jest moment, który przegrywa mi bitwę. I tutaj dałbym głowę, że on celuje bardziej w moje prawe skrzydło niż w lewe. No ale tak czy owak urywa mi moje lewe skrzydło. Desperacja popchnęła mnie do dogfightu. No i w dogfightie niestety dostałem łomot. Także ten Mustang najprawdopodobniej wygrał tą bitwę. Także mogę mu tylko i wyłącznie pogratulować. W naszym zespole został tylko ten B34, którego uratowałem na początku bitwy. No i cóż, jak widzicie, nie strzelajcie do jerów. Taki jest morał tego filmu. Czołgiem i do usłyszenia.